Jako korepetytor online z przedmiotów ilościowych ekonomicznych omówię Wam zagadnienie rent z finansów, czyli stałych płatności dokonywanych cyklicznie w tej samej wysokości co ustalony czas. Zadanie przykładowe ma następującą treść. Pewien student zbiera pieniądze na mieszkanie, które chce kupić za 5 lat. Zakłada, że będzie ono wartości 200 tysięcy złotych. Do tego czasu chce systematycznie zbierać pieniądze. Zamierza wpłacać stałe kwoty płatne na koniec każdego kwartału przez całe 5 lat trwania zbiórki. Roczna stopa oprocentowania tego rachunku bankowego, czyli już po uwzględnieniu podatku dochodowego od przychodów finansowych, wynosi 10% rocznie. Obowiązuje kapitalizacja kwartalna. Pytanie brzmi, ile musi każdorazowo wpłacać na rachunek oszczędnościowy, aby zebrać niezbędną kwotę? Czyli pytanie brzmi, ile wynosi renta, czyli ta stała płatność, którą on powinien wnosić, żeby po okresie 5 lat mieć 200 tysięcy złotych. To w takim uproszczeniu bardzo prosto, żebyśmy to wszystko zrozumieli. Zaczynamy w takim zadaniu, można powiedzieć, że od przeczytania jeszcze raz ze zrozumieniem zadania, bo to nie jest tak, że od razu wszyscy wszystko rozumieją. Czasem warto zapoznać się z treścią zadania kilka razy. W naszym zadaniu musimy na początek wyłapać, że mamy do czynienia z kapitalizacją kwartalną. Co to mi daje? To, że oprocentowanie, które jest podane w skali roku, wynosi ono 10% rocznie, musimy podzielić przez 4. Dlaczego? Żeby podana stopa roczna została zamieniona na stopę kwartalną, czyli wszystko dostosować pod kapitalizację, czyli częstotliwość naliczania odsetek. Naszą, nie wiadomo, w tym zadanku jest renta, czyli ta stała co do wysokości wpłata dokonywana co pewien okres. U nas to będzie koniec każdego kwartału. Tym, co my na pewno jeszcze wiemy z treści zadania, jest to, ile wynosi stała ta kwota za 5 lat. I za 5 lat my chcemy, czy nasz student chce posiadać kapitał o wysokości 200 tysięcy złotych. A więc, jeżeli mamy czas liczony bezpośrednio w latach, musimy go uzgodnić z kapitalizacją. I okres naliczania odsetek, który tutaj jest liczony w kwartałach, musimy zamienić 5 lat na kwartały. Wiem, że w każdym z 5 lat mam po 4 kwartały, czyli w analizowanym przykładzie mam aż 20 kwartałów, czyli tyle będziemy mieć kapitalizacji. Jeżeli zapiszemy, że oprocentowanie w skali roku to 10%, już mamy wszystko, co jest nam potrzebne do podejścia do tego zadania. Jeżeli wybierzemy odpowiedni wzór, a przy tych danych, które tutaj mamy, będzie odpowiednim wzór na ustalenie wysokości renty płatnej z dołu, ale na podstawie nie wartości obecnej, bo on nie chce kupić tego mieszkania teraz, tylko za 5 lat. A więc na podstawie wartości przyszłej, ale gdy my dokonujemy płatności na koniec każdego kwartału. A więc A równa się FVA razy R i ten wzór nas obowiązuje. Gdy podstawimy wartość, jaką on chce zebrać za 5 lat, oprocentowanie roczne podzielone przez 4, tutaj tak samo i w potędze umieścimy liczbę też kwartałów, wyjdzie nam wynik. Odpowiednio oczywiście trzeba się zająć najpierw najlepiej mianownikiem i potem podzielić licznik przez ten mianownik, wychodzi nam kwota. I ta kwota wymaga już tylko interpretacji, choćby skrótowej. Możemy napisać, że ta stała płatność dokonywana przez naszego studenta powinna być dokonywana co kwartał w wysokości 7829,43 zł. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania,
to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.